Zorganizowaliśmy zaduszki historyczne, bo chcemy połączyć dwie imprezy. Zaduszki, które niedawno się zakończyły w zasadzie, ale szykujemy się już do kolejnego święta, jakim jest odzyskanie niepodległości przez Polskę. I chcemy uczcić te dwie uroczystości. W związku z tym postanowiliśmy, aby zorganizować takie kameralne spotkanie dla mieszkańców naszej gminy, abyśmy mogli wszyscy wspólnie uczcić te święta. Całym mym sercem, duszą niewinną, kocham tę świętą ziemię rodzinną, na której moja kołyska stała i której dawna karmi się chwała. Kocham te barwne kwiaty na łące, kocham te łany, kłosem szumiące, które mnie żywią, które mnie stroją i które zdobią ojczyznę moją. Kocham te góry, lasy i gaje, potężne rzeki, ciche ruczaje, bo w tych potokach wodzie uzdroja, ty się przeglądasz, ojczyzno moja, krwią użyźniona, we łzach skąpana, tak dla nas droga i tak kochana. Bardzo serdecznie dziękuję pomysłodawczyniom tego dzisiejszego koncertu, panią dyrektorką Gminnego Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej. Myślę, że w tych trudnych czasach, jakich żyjemy, spowodowały to, że możemy się spotkać, może w ograniczonym gronie, w ograniczonej liczbie, ale przynajmniej w krótkich, pięknych występach naszych artystów przypomnieć sobie o tym, o czym często zapominamy. Mianowicie o tej naszej polskości, o historii, o tym, co zawsze powinno być w naszej pamięci. My żyjemy w wolnym kraju, nie wszystkim było to dane wcześniej. Wiele osób musiało oddać to, co najważniejsze, swoje życie, żebyśmy byli wolni. I dzisiaj, po 100 latach, ta piękna chwila refleksji, ten piękny moment na to, żebyśmy mogli się pochylić nad tymi, którzy przygotowali nam ten czas, w których my obecnie żyjemy, czas bez wojny, czas pokoju, czas w miarę normalnych warunków. Pan Krzysztof przedstawił swoje utwory, które nawiązują do naszego codziennego życia, ale myślę, że nie będziemy tutaj dywagować na temat polityki. To nie jest to miejsce, nie jest czas, ale moment jest piękny, żeby podziękować wszystkim, którzy dzisiaj występowali, od najmłodszych do najstarszych artystów. Myślę, że taka piękna uczta duchowa, którą dzisiaj bardzo sprawnie przeprowadzona przeżyliśmy, pozostanie w naszej pamięci. Jeszcze raz gratuluję pomysłu, gratuluję tym, którzy przedstawili swoje własne utwory i myślę, że należałoby tylko życzyć sobie, żebyśmy w perspektywie mogli się spotykać w normalnych warunkach, nie w maskach, o które apeluję. Zakładajmy maski, naprawdę zakładajmy maseczki. Żyjemy w bardzo trudnym czasie. Słuchajcie, tych ognisk zapalnych, tego nowego zagrożenia jest bardzo dużo. W naszym otoczeniu również, dlatego apeluję. Ale jednocześnie, skoro jestem przy głosie, chciałbym zaprosić na 11 listopada o godzinie 9:30 jest w kościele msza, a po mszy udamy się do naszych pomników, które są w Konstantynowie, gdzie złożymy wiązanki kwiatów, pochylimy się nad tymi, którzy byli przed nami, którzy oddali to, co najpiękniejsze za to, żebyśmy mogli żyć w wolnej, pięknej, naszej kochanej ojczyźnie. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję.